Cześć. Przypuszczam, że znasz takie nagłówki w gazetach albo w internecie. Najnowsze badania pokazują, że... I tutaj odmienia się historię całej ludzkości. No ten film trochę o tym będzie, ponieważ właśnie wczoraj w Nature, czyli bardzo poważanym czasopiśmie, pojawiła się publikacja na temat badań nad erytrolem i jego niepożądanym wpływem, negatywnym wpływem na choroby sercowo-naczyniowe, czyli na wzrastające ryzyko udaru, zawału, a nawet zgonów. I mam nadzieję, że oglądasz ten film, zanim przeczytasz na jakiejś polskiej stronie internetowej albo usłyszysz w śniadaniówce, że erytrol to jest samo zło i trzeba się cofnąć do cukru. O tym, co rzeczywiście udało się udowodnić i co powinniśmy na temat tego wiedzieć i jakie wnioski wyciągnąć, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, temat jak świeże dzisiejsze bułeczki dosłownie, bo przygotowałam ten film dzisiaj, ponieważ dzisiaj rano właśnie przeczytałam najpierw na stronie CNN, gdzie jest artykuł już na temat tych badań, a później wydrukowałam sobie i prześledziłam te wyniki dość dokładnie. Więc jeżeli już do Was taka informacja trafiła, że erytrol zabija, albo macie osoby, które gdzieś coś takiego przeczytały, albo chcecie im to sprostować, to oczywiście będę Wam bardzo wdzięczna za udostępnienie dalej tego materiału. Jestem przekonana, że on nie wyjaśni wszystkiego i tak jak sami badacze stwierdzili, potrzebne są dalsze badania tego tematu. Dlatego być może powstaną kolejne materiały za jakiś czas, ale myślę, że to, o czym dzisiaj porozmawiamy, może być dla Was pomocne w ocenie dla samego siebie tej sytuacji. Erytrol, jak myślę wiecie, jest słodzikiem, jest poliolem, czyli alkoholem cukrowym, słodzikiem, który jest przede wszystkim zatwierdzony przez Unię Europejską, przez FDA i jest uważany za bezpieczny zamiennik cukru i jest stosowany szczególnie na dietach niskowęglowodanowych czy przez osoby z nadwagą, otyłością, cukrzycą czy mające jakieś problemy zdrowotne, a także przez tych, którzy po prostu chcą zdrowo się odżywiać i ograniczać cukier. I ja myślę, że to nie jest moment na to, żeby wyrzucać z kuchni erytrol, jeżeli go posiadasz, i wracać do cukru, do sacharozy. Natomiast warto się na pewno temu badaniu przyjrzeć, bo też mogą się pojawić głosy właśnie szczególnie w takiej niskowęglowodanowej społeczności, no, że jak ktoś krytykuje erytrol, to na pewno nie ma racji i bez przyglądania się tym badaniom po prostu zostanie to zbagatelizowane i odrzucone. Myślę, że to też nie jest dobra strategia. Dlatego przejdźmy sobie najpierw do tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 20 paru godzin, jeżeli chodzi o publikację, a później jak to należy zinterpretować. Chociaż oczywiście moja interpretacja nie jest prawdopodobnie jedyną słuszną, a może przede wszystkim nie jest w 100% pewnie obiektywna, no bo każdy jednak subiektywnie po części podchodzi do tematu, ale postaram się skupić na faktach i na tym, co rzeczywiście wiemy. Źródło, czyli rzeczywiście to, co jest w Nature i też ten artykuł CNN, podlinkowane macie w opisie filmu, także jeżeli sobie chcecie to przeczytać w języku angielskim dokładnie, to zapraszam do odnośników. Natomiast no, artykuł jest dość brutalnie zatytułowany, ponieważ Zero Calorie Sweetener Linked to Heart Attack and Stroke Study Finds, czyli słodzik z zero kalorii, jak się okazuje, chodzi o erytrol, jest połączony z zawałem serca i udarem, jak pokazują wyniki badań. Czy rzeczywiście? Okazuje się, że badanie tak naprawdę nie było nad erytrolem, natomiast badacze to, co chcieli zrobić, to chcieli sprawdzić, badali krew osób, które mają wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, co istotne, i chcieli sprawdzić, czy są jakieś substancje chemiczne w ich krwi, które mogą być takim
taką predykcją tego, że dana osoba w ciągu 3 lat będzie właśnie miała czy to zawał, czy udar, czy zgon z powodów powyższych. I wtedy badacze zauważyli, że osoby z najwyższym ryzykiem mają podwyższone pewne substancje we krwi, są one obecne w większej ilości. Nie jest to proste z punktu chemicznego, ale udało się wyekstrahować i rzeczywiście sprawdzić, że to erytrol u tych osób jest podwyższony. I jak tutaj napisano, erytrol zwiększa reaktywność płytek krwi in vitro i tworzenie zakrzepicy in vivo. Nawet 2-krotny wzrost ryzyka w porównaniu z osobami, które poziom tego erytrolu we krwi miały niski. Cały czas, przypominam, mówimy o osobach, które już jakiś problem sercowo-naczyniowy mają. Ważnym aspektem jest też to, że po pierwsze, erytrol jest znajdowany w niewielkich ilościach w owocach, w warzywach w naszej diecie. I druga rzecz, że my erytrol możemy wytwarzać endogennie, również w niewielkich ilościach. Czyli nie do końca jest tak, że erytrol, który mamy, jego poziom we krwi, jest jednoznaczny ze spożywanym erytrolem w postaci właśnie tego słodzika. I to, co zauważają też badacze, to że wszystkie wcześniejsze badania, bo tak jak już Wam mówiłam, erytrol jest zatwierdzonym słodzikiem i substancją bezpieczną dla naszego zdrowia, póki co. Wcześniejsze badania wręcz pokazywały potencjalne korzyści stosowania erytrolu, włączając w to właściwości antyoksydacyjne, czyli takie przeciwzapalne i poprawy funkcji śródbłonka po 4-tygodniowym przyjmowaniu napoju zawierającego erytrol u pacjentów z cukrzycą. Także tutaj zobaczcie, że jedne badania pokazują korzyści. Teraz naukowcy mówią o tym, że może to spowodować wzrost ryzyka zgonu, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe. Natomiast to, co jest istotne, pierwotne badanie nie było robione pod kątem badania tego erytrolu, tylko to wyszło w trakcie. W związku z tym, żeby to potwierdzić, w kolejnym badaniu jakby sprawdzano, rzeczywiście dano osobom do spożycia erytrol w wysokości 30 gramów, czyli dość sporo w postaci płynnej rozpuszczonej w wodzie. I u tych osób testowano poziom erytrolu we krwi, który wiązałby się ze zwiększonym ryzykiem właśnie tych chorób sercowo-naczyniowych. I rzeczywiście u tych osób, które spożyły ten erytrol w płynie, przez 3 dni nawet utrzymywał się podwyższony poziom erytrolu we krwi. Natomiast, co jest moim zdaniem warte zaznaczenia, to już konkretne badanie pod kątem erytrolu było wykonane na próbie, uwaga, 8 osób, zdrowych osób, ale 8. I dlatego właśnie uważam, że dalsze badania są konieczne, ponieważ 8 osób to tak jak ja bym zebrała sobie po prostu kilkoro znajomych i sprawdzilibyśmy coś u siebie i powiedzieli, że tak, to działa na populację całą. No, dość ryzykowne wnioski. Co więcej, sami ci badacze stwierdzili, że te wyniki we krwi mogą tak naprawdę być powodowane też innymi problemami, ponieważ problemy sercowo-naczyniowe mają wiele przyczyn. Zakrzepica również może mieć wiele przyczyn i myślę, że pojawią się różne artykuły, różne głosy, że erytrol jest zły, bo na pewno tak i tak i tak się dzieje, a tak naprawdę tutaj nie jest udowodniony, bo nie może być udowodniony, związek przyczynowo-skutkowy. O co mi chodzi? To, że ja dzisiaj mam
jasno-beżową koszulkę na sobie, to nie jest prawdopodobnie przyczyną tego, że zaświeciło mi dzisiaj słońce. Ale mogłabym tak powiedzieć, no zaświeciło słońce, bo mam beżową bluzkę, bo w zeszłym tygodniu w ogóle nie świeciło, a ja tej bluzki w sumie przez tydzień nie zakładałam. No prawdopodobnie jednak przyczyną tego, że słońce świeci, jest co innego. I teraz tak, ja nie twierdzę, że na pewno erytrol i jego poziom nie ma żadnego wpływu na chociażby ryzyko zakrzepicy, ale też nie twierdzę, że na pewno ma i badacze też tego tak naprawdę jednoznacznie nie stwierdzili, ponieważ związku przyczynowo-skutkowego nie da się w taki sposób takim badaniem udowodnić. Można tylko powiedzieć, że obserwujemy u tych osób z ryzykiem, z podwyższonym ryzykiem chorób serca, obserwujemy w tej grupie wyższy poziom erytrolu we krwi i obserwujemy u nich również, że w ciągu 3 lat mają dwukrotnie zwiększone ryzyko zawału, udaru bądź zgonu spowodowanego problemami z sercem. Jak widzicie, to nie znaczy, że to jednoznacznie przekłada się na drugie. I to jest główny wniosek, który chciałabym z tego wyciągnąć. Czyli z jednej strony uważam, że nie powinniśmy tego lekceważyć, ale powinniśmy poczekać na dalsze badania, ponieważ jak twierdzą nawet autorzy, choroby sercowe i zakrzepica mają bardzo wiele przyczyn. Jakie są moje wnioski? Super, że to badanie się pojawiło. Być może więcej będzie dzięki temu badań pod kątem tych sztucznych słodzików i zamienników cukru, bo na pewno jest to potrzebne i powinno za tym też iść takie zwiększenie świadomości tego, jak ważne są inne rzeczy. I to niestety nie zauważyłam, żeby było podkreślone chociażby w artykule CNN, ponieważ osoby, które mają zwiększone ryzyko chorób serca, tworzenia się skrzepów, powinny dbać o swoją dietę, czyli nie wystarczy użyć erytrolu zamiast cukru, bo zauważcie, że jakby te osoby, tam nie jest powiedziane nic o diecie, tam jest tylko powiedziane o tym, że one miały wyższy poziom erytrolu we krwi, ale czy są aktywne, czy zdrowo się odżywiają, czy cokolwiek innego, no to w tym badaniu zostało całkowicie w tych badaniach pominięte, a to, co jest ważne, żeby obniżyć ryzyko chorób serca, zawału, udaru, to jest prowadzenie odpowiedniej, zdrowej, dobrze zbilansowanej diety, jak najmniej przetworzonej. Czy jedzenie jakichś przekąsek z erytrolem oznacza, że ta dieta nie jest zdrowa? Nie, ale czy jedzenie przekąsek z erytrolem bardzo częste w połączeniu z standardową, bardzo przetworzoną i niezdrową dietą, która tylko wyeliminowała cukier i zastąpiła go erytrolem, jest zdrowe? No też nie jest. Dlatego we wszystkim należy zachować umiar. Jeżeli będziesz przesadzać ze słodzikami, jeżeli będziesz przesadzać z jakimiś słodkościami, z zamiennikami cukru i w to będzie bogata Twoja dieta, a nie w pełnowartościowe, przeciwzapalne produkty, to nie będzie to zdrowe. I tak być może po części przyczyni się to do tego, że ryzyko zawału czy udaru będzie większe. Dlatego to, na co myślę powinniśmy zwrócić uwagę, to nie tylko zamiana słodzika, ale przede wszystkim dbanie o bogatą, odżywczą dietę jest ważne. Po drugie, aktywność fizyczna. Jeżeli chcesz zmniejszyć ryzyko chorób sercowych, to się rusz. Po trzecie, nie pij alkoholu i nie pal papierosów. Znacznie bardziej zmniejszysz swoje ryzyko niż ograniczając erytrol. Po czwarte, to co możesz kontrolować, to swoje ciśnienie krwi. Jeżeli ciśnienie mamy na odpowiednim poziomie, nie jest ono za wysokie, także nie za niskie, to jest taki bezpośredni dla Ciebie wskaźnik, który możesz sprawdzić w domu i na niego wpływać swoją dietą, aktywnością, stylem życia, żeby zminimalizować to ryzyko i zadbaj o to, aby mieć odpowiednią wagę, bo otyłość czy nadmiar masy ciała też sprzyja i zwiększa to ryzyko. I zauważ, że właśnie to badanie, które było robione już na osobach, które mają problem właśnie z cukrzycą,
otyłością, więc to są osoby już obciążone ryzykiem. Dlatego według mnie nie powinniśmy zupełnie machnąć ręką na to badanie, powinniśmy się temu przyjrzeć i poczekać na dalsze publikacje. Natomiast nie powinniśmy przesadzać z erytrolem, ze słodzikami i w ogóle z niczym nie powinniśmy przesadzać. Zachowanie umiaru jest zazwyczaj najlepszą taką ogólną radą również w dietetyce, ale też nie powinniśmy świrować i jeżeli gdzieś przeczytacie, że erytrol Cię zabije, to nie wierzcie temu, bo to nie jest prawda. Także tak wygląda moje podsumowanie tego badania. Być może jeszcze wrócimy do tematu, bo przypuszczam, że będzie to hot topic w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że erytrol nie dostanie takiej łatki jak swego czasu parę lat temu olej kokosowy, gdzie jeden artykuł, jedna publikacja, z której tak naprawdę w której wyciągnięto niesłuszne wnioski, sprawiła, że olej kokosowy w nagłówkach po prostu gazet i w internecie był postrzegany jako zło totalne i wszyscy się od niego odwrócili. Mam nadzieję, że erytrol nie zostanie tak samo skazany bez dalszego śledztwa, bo tutaj myślę, to śledztwo jest potrzebne i takie zachowanie zdrowego rozsądku. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze, Wasze opinie na ten temat, a jeśli macie jakieś pytania, to również zapraszam do ich zadawania. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!